Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest Karolina Ubych, właścicielka sklepu ze zdrową żywnością w Legnicy. Witaj Karolina. Witam Cię, Łukasz. Porozmawiamy sobie o zdrowej żywności. Ja o zdrowej żywności nie mam kompletnie pojęcia bladego, więc myślę, że to będzie ciekawe takie zderzenie dwóch światów. Powiedz mi, bo Ty ten sklep masz od niedawna. Jak to się zaczęło? Skąd się w ogóle wziął pomysł na to, bo jesteś osobą młodą? Nie będę pytał wiek, bo nie wypada. Ale młodą. Ale młodą. To jak to się zaczęło w ogóle? Zaczęło się stąd, że zdrowa żywność, ogólnie zdrowe odżywianie jest takim moim hobby. Zaczęłam się ja tym interesować i stwierdziłam, że fajnie by było z kimś się tym podzielić, więc rzuciłam całe swoje dotychczasowe życie, pracowałam wtedy w przedszkolu i postanowiłam, że pora coś właśnie w tym życiu zmienić i połączyłam hobby z życiem zawodowym. No to widzisz, ciekawe, czy jesteś przedszkolanka, a z kim jesteś właśnie z wykształcenia, bo masz jakieś wykształcenie związane z żywieniem, że prowadzisz ten sklep, czy skąd czerpiesz tę wiedzę? Nie, no właśnie z wykształcenia jestem pedagogiem, także to jest w ogóle dwa różne światy. Także właśnie z wykształcenia jestem pedagogiem, natomiast czerpię wiedzę tak naprawdę zewsząd, ponieważ ta wiedza o tym zdrowym odżywianiu, te wszystkie nowinki tak naprawdę już teraz są wszędzie. Także ja i czytam książki najpierw, później porównuję te książki, czy wszystko jest dalej tak samo, bo to się tak szybko zmienia z internetem, z różnymi artykułami i stąd właśnie czerpię wiedzę. Aha, czyli książki i porównujesz to z internetem. A powiedz mi, co w ogóle się mieści w pojęciu zdrowa żywność? Co w zasadzie sprzedają takie sklepy ze zdrową żywnością? Czy to są zioła, przekąski, czy jakieś inne artykuły? Jak to wygląda? Czy to jest w większości, czy to jest 3/4 zioła i tam jakieś przekąski, czy inaczej? Czy w ogóle zdrowa żywność, takie pojęcie tak naprawdę nie istnieje? Ponieważ ja pamiętam, jak zakładałam sklep i też myślałam, że to będzie sklep ze zdrową żywnością. Okazało się, że pojęcie zdrowa żywność jest nieprawidłowe, ponieważ żywność nie może być niezdrowa. Nie może nas truć jakby. Także tutaj też byłam zaskoczona, dlatego że na przykład chipsy i tak dalej, wiadomo, nie są zdrowe, jednak nie można mówić, że one są trujące. Także ogólnie my sprzedajemy po prostu żywność zdrowszą. To jest żywność bez tych wszystkich dodatków, bez ulepszaczy, bez dużej ilości cukru, bez dużej ilości soli. To jest taka żywność, tak naprawdę wszystko to, co możemy znaleźć w normalnym, takim ogólnospożywczym, wielobranżowym sklepie, tylko że ona właśnie nie ma tych wszystkich dodatków i ulepszaczy. I to są, tak jak mówisz, to są i zioła, to są przekąski, to są makarony, to są oleje, soki, wszystko tak naprawdę. Wszystko to, co jest bardziej naturalne, co jest stworzone z takich naturalnych składników, bez dodatków najczęściej. Bez dodatków, czyli bez tego słynnego glutaminianu sodu. Co to w ogóle jest ten glutaminian sodu? Bo to tak obija mi się uszy i tak... Wszyscy o tym ostatnio mówią, tak jest. No to jest taki związek chemiczny oczywiście, to jest coś, co tak w naturze nie występuje dodaje się to po to, żeby nam to bardziej smakowało. To jest dla nas niezdrowe, ale kiedy my zjemy coś z tą substancją, to nam to bardziej smakuje i chcemy po to wrócić. I to jest bardzo tanie w produkcji, więc producenci sypią to na potęgę do tych naszych... Aha, czyli to już widzisz, tak. Już wiem. Ja właśnie sprzedaję rzeczy bez na przykład bez glutaminianu sodu. Tak, a powiedz mi, czy zdrowa żywność jest droga? Bo istnieje takie obiegowe pojęcie, że zdrowa żywność jest droga i ona się kojarzy po prostu z większą, że trzeba więcej zapłacić za zdrową żywność. Tak się mówi, że ona jest droga, że ona jest zdrowsza, że na przykład mnie, tak ludzie mówią, nie stać mnie na to, by kupować zdrową żywność. To jest nieprawda, dlatego że na przykład kiedy pójdziemy do sklepu i kupimy sobie firmowy, duży, gazowany napój, on też tani nie jest, a on nic dobrego nam nie przyniesie do naszego, dla naszego organizmu i później na przykład pójdziemy do apteki, bo będzie nas bolała głowa, będziemy mieć jakieś refluksy żołądkowe i tak dalej i na to wydamy pieniążki. A jeżeli zmienimy troszkę naszą dietę i będziemy odżywiać się zdrowo, czyli bez tych wszystkich dodatków, na przykład gazowanych napojów, no to będziemy mogli spożytkować te pieniądze na nasze zdrowie, które nam się zwróci. Czyli tak naprawdę... Aha, czyli bilans wychodzi na zero. Dokładnie. Tak. Czyli te pieniądze, które moglibyśmy wydać na lekarza, nie będziemy musieli ich wydawać, bo ze względu na to, że będziemy się lepiej odżywiać. No właśnie, bo tu mówimy właśnie o tym odżywianiu, mówimy o tej zdrowej żywności, że ona jest droga i że jest też trudno dostępna, bo wiesz, na pewno wiesz, że jest rewolucja w szkołach żywieniowa została wprowadzona. Tak jest. W ogóle twoim zdaniem dobry pomysł, że wyrzucili te śmieciowe jedzenie ze sklepików? Znaczy ja uważam, tak, oczywiście dla mnie to jest dobry pomysł, żeby te dzieci więcej nie jadły tych wszystkich rzeczy, na przykład glutaminianem sodu, ale moim zdaniem też powinniśmy zainwestować w edukację tych dzieci, ponieważ te dzieci nie do końca rozumieją, dlaczego im się zabrało te wszystkie ich smakołyki i każe im się nagle jeść na przykład marchewki. Dlatego ja bym poszła bardziej w edukację najpierw dzieci i stopniowo odcinanie ich od tej niezdrowej żywności,
wartości, ponieważ no wiadomo, jeżeli dziecko mogło sobie iść do sklepu i coś takiego kupić, no to zazwyczaj wybierało właśnie niezdrowo. Ale co ja myślę o tych sklepikarzach? No moim zdaniem przede wszystkim dla tych ludzi to był chleb powszedni, także oni z tego żyli. Oni się teraz buntują, ponieważ no trudno jest sprzedać coś dziecku, które nie było nauczone tego, że ma właśnie w szkole kupić coś innego niż kupowało do tej pory. No właśnie, bo ci jeszcze przerwę. No bo właśnie też pierwsze głosy, które się pojawiły po wprowadzeniu tej rewolucji, że jest problem też z towarem, że ciężko dostać ten towar, że jest trudno dostępny. Czy to jest prawda, czy to jest faktycznie tylko takie uskarżanie się w celu uskarżania się, żeby się poskarżyć? To znaczy, dla mnie to jest łatwe, ponieważ ja takiej niezdrowej żywności po prostu nie kupuję, więc ja nawet na to nie patrzę, znaczy niezdrowej, no tej z tymi wszystkimi dodatkami, więc dla mnie to jest bardzo proste. Teraz już mamy tak pełny asortyment, chociażby właśnie nawet w internecie, że ja nie widzę w tym żadnego problemu, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś przez cały czy tam jakiś okres życia właśnie do swojego sklepu tylko takie rzeczy kupował, no to jemu jest troszkę ciężej jednak znaleźć te zdrowsze produkty, ale to nie jest trudne. Czyli to nie jest trudne. A powiedz mi, czy twoi klienci, którzy przychodzą do ciebie do sklepu, oni są świadomi tego, co kupują, czy ty po prostu musisz im wszystko tłumaczyć, co jest do czego? Czy oni po prostu wiedzą, że przychodzą, że to i to potrzebuje? No to jest różnie. Niektórzy przychodzą z listą, na przykład od lekarza czy od dietetyka i mówią, że chcieliby właśnie tak jak mówisz, to i to, a inni są ciekawi i mówią, co mi pani zaproponuje na przykład zamiast cukru, a na co ten na przykład ksylitol jest lepszy, dlaczego on jest lepszy od cukru. Także jest różnie. Jedni się znają, drudzy poznają, ale są ludzie ciekawi. Aha. A powiedz mi takie pytanie ode mnie, od łasucha. Czy można zastąpić czekoladę i inne słodycze? Jesteś coś takiego z tego asortymentu tej zdrowej, powiedzmy właśnie żywności? Tak jest. Mamy dużo słodyczy, w których nie ma cukru. To znaczy, to są słodycze, w których na przykład znajdziemy ksylitol. To też jest cukier, ale to nie jest ten taki cukier biały, tylko to jest cukier brzozowy, który ma mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny. Także można, oczywiście. No wiadomo, jeżeli za dużo tego zjemy, to też nam nigdzie, gdzieś tam to się odłoży. Ale moim zdaniem lepiej wybrać coś takiego, co nawet trochę z siebie będziemy dumni, że zjedliśmy czekoladę z ksylitolem, a nie na przykład z białym cukrem. Także można, zapraszam. Także można jednak zastąpić. To dobra informacja też dla mnie, nie będę ukrywał. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem była Karolina Ubych, właścicielka sklepu ze zdrową żywnością w Legnicy. Także dziękujemy za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję.